8 razy makaron, 4 razy mielonka, 4 kilo cukru, 4 litry mleka i ryż. Bardzo, do widzenia. Ilość osób, która była objęta kolejnymi programami pomocy żywnościowej, to ciągle ilość zwiększająca się. W roku 2014 było to 1000 osób. Przy czym na te 1000 osób to było także 400 dzieci. Program pomyślany jest w taki sposób, że jest to od kilku już lat 13 produktów, tych podstawowych produktów. Nie zapomnę takiego pana Tadeusza, który nie brał przez ileś kolejnych miesięcy mąki. I kiedy go zapytałam, a dlaczego pan nie bierze tej mąki? A bo ja nie wiem, co z tą mąką zrobić. A lubi pan naleśniki? No bardzo lubię naleśniki. No iśmy mu dali przepis na naleśniki. No i na następny miesiąc przyszedł cały szczęśliwie i mówi, pani, tak jeszcze nigdy w życiu się nie objadłem naleśników. Także taką działalność prowadzimy. Podobnie było w programie, była marchewka z groszkiem. Na początku niechętnie ją brano, no bo co z marchewką z groszkiem zrobić? A jak podpowiedzieliśmy, że wystarczy ugotować na twardo dwa jajka, łyżkę majonezu, jest świetna sałatka, można to do zupy warzywnej, można do innych potraw i w tej chwili, to znaczy w roku 2014 była marchewka z groszkiem, nikt już nie mówi, że za ten produkt dziękuję. I ja chciałabym zapytać panów prezydentów, bo od dość dawna mówi się w Zgierzu o, to znaczy Stowarzyszenie Pomoc na Dłoń składa taką propozycję, żeby powstało w Zgierzu centrum pomocowe. Centrum, które będzie realizowało unijny program pomocy żywnościowej, ale gdzie może być także stołówka, jeśli się nam pomoże, gdzie także w myśl tego rozporządzenia i ministerstwa, to jest nie tylko samo żywienie, pomoc żywieniowa. My mamy obowiązek, realizując ten program, także uczyć tych ludzi aktywności, pomagać im w korzystaniu z tego, co dostają, jak to wykorzystać, co można z tego zrobić, jak żywić dzieci. To są rzeczy bardzo ważne. I dlatego pozwoliłam sobie o tym powiedzieć, bo ja z wielką przyjemnością słucham o ulicach, o domach, o oświetleniu, o wszystkim. Nie zapominajmy o tym, że to są rzeczy, które później się nie da. Tak, gubimy i tych najsłabszych ekonomicznie w Zgierzu i gubimy dzieci. Panie prezydencie, 400 dzieci do tej pory dzięki naszej działalności no, jest mniej głodnych. Ja nie mam złudzeń, że my im zabezpieczamy cały miesiąc. Nie.
ale są mniej głodni. W tym roku ta pomoc mogłaby być dużo większa. Moglibyśmy pomagać więcej. I wydaje mi się, że to jest tak jak z chorobami. Są choroby, z którymi można czekać i są takie, z którymi nie można czekać. Muszą. Dlatego bardzo serdecznie proszę, bo jesteśmy przed decyzjami, żeby naprawdę rozważyć te wszystkie za i przeciw. I może nie w tym roku, może nie w następnym, ale żebyście panowie zechcieli pomyśleć o tym, żeby takie centrum pomocowe, wszystko jedno, czy przy Stowarzyszeniu Pomoc na Dłoń, czy w Dziwinie, powstało i zaspokajało te pierwsze, najpilniejsze potrzeby. Proszę państwa, bo my jeszcze wydajemy odzież, którą przynoszą nam także organizacje pozarządowe, które robią zbiórki u siebie. Ta odzież bardzo chętnie jest od nas brana. No w takim natłoku dzisiaj odzież nie jest wydawana. Tutaj przypominam sobie historię pana, nie pamiętam nawet imienia, który przyszedł do nas zimą. Śnieg był, mróz nie był strasznie wielki, ale mroźno było, a on przyszedł w kapciach, bez skarpetek i na gołe ciało i taką podkoszulkę miał założony taki z dermy, z takiej z kaju kurtkę, która była sztywna, że nie bardzo mógł zgiąć rękę i myśmy tutaj go ubrali, no można powiedzieć od stóp do głów, bo dostał i swetry, i spodnie, i bieliznę, i buty, i kurtkę ciepłą taką. On był tak szczęśliwy. Daliśmy mu jeszcze na zapas. Pamiętam też pana, który z białaczką leżał chory. I ja przyniosłam po mojej rodzinie kombinezon. Taki narciarski kombinezon, puchowy, ciepły. On później przyszedł tutaj i ze łzami w oczach dziękował i mówi: wie pani, ten kombinezon to mi uratował życie, bo u mnie w mieszkaniu było tak zimno, że mnie zamarzała woda. No jest tu w tej pracy wiele trudu, ale jest też wiele pięknych chwil. No zaraz się pouczę, nie chcę. Które ogromnie człowieka wzbogacają i które wynagradzają wszystkie trudy.